O czym należy pamiętać podczas leczenia azatiopryną? Azatiopryna to lek immunosupresyjny, który czasem stosuje się u pacjentów z chorobami reumatycznymi, ale również z chorobami zapalnymi jelit oraz po przeszczepie szpiku. Jest to lek obniżający z jednej strony reakcję autoagresji układu immunologicznego, a z drugiej strony osłabia ten lek naszą odporność i w tym podcaście opowiem o podstawowych zasadach związanych z zastosowaniem tego leku. Ja nazywam się Mikołaj Kamiński i jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z reumatologii. Przypominam, że ten podcast ma charakter edukacyjny, a każdy przypadek powinien być interpretowany indywidualnie przez lekarza. Na samym początku zaznaczę, że nie mam żadnego związku finansowego z żadnym z koncernów produkujących azatioprynę. Mam też taką zasadę, że nie używam nazw handlowych substancji, które omawiam, więc proszę sprawdzić, czy nie stosują Państwo tej substancji, zwłaszcza jeśli chorują Państwo na przykład na toczeń lub na twardzinę układową. Pierwsza uwaga odnośnie stosowania azatiopryny dotyczy jej podawania do ustnego. Ze względu na to, że azatiopryna gorzej wchłania się wraz z pokarmem, w szczególności jeśli posiłek zawiera produkty mleczne, to zaleca się, aby przyjmować azatioprynę godzinę przed posiłkiem, lub co najmniej 3 godziny po posiłku lub po wypiciu mleka. W przeciwnym wypadku lek nie będzie osiągał swojego stężenia terapeutycznego Czyli tłumacząc, nie będzie działał. Druga ważna sprawa to monitorowanie działań niepożądanych azetiopryny. Azetiopryna może doprowadzić do ograniczenia wytwarzania czerwonych i białych krwinek oraz płytek krwi. Z tego względu, po rozpoczęciu leczeń azetiopryną należy na przykład co tydzień monitorować morfologię krwi obwodowej. Innymi ważnymi parametrami do monitorowania jest aktywność transaminaz wątrobowych, czyli aspatu i alatu gdyż azatyopryna również może działać niekorzystnie na wątrobę. Trzecia sprawa, o której należy wspomnieć, to azatiopryna wymaga czasu, zanim ujawni swoje działanie, to znaczy osłabi reakcje autoimmunologiczne organizmu. Czasami wymaga to cierpliwości od 3 nawet do 12 miesięcy leczenia. Dzięki temu choroba, na którą stosuje się azatyoprynę, powinna zmniejszyć swoją aktywność, a ponadto będzie również można zmniejszyć dawkę stosowanych glikokortykosteroidów w formie doustnej. Dlatego niestety trzeba uzbroić się w cierpliwość podczas stosowania tego leku. Czwartą bardzo ważną sprawą do omówienia jest to, że pacjent leczony azatiopryną ma osłabioną odporność organizmu, w szczególności odporność na infekcje wirusowe. Trzeba pamiętać szczególnie o wirusach opryszczki oraz o ryzyku nawrotu półpaśca podczas stosowania azatiopryny. Z tego względu Pacjenci leczeni azetiopryną szczególnie powinni dbać o higienę dłoni oraz możliwie unikać osób z objawami infekcji. To, co jest bardzo ważne, to osoby leczone azetiopryną nie powinny być szczepione szczepionkami zawierającymi patogeny. Przede wszystkim mamy tutaj na myśli szczepionkę MMR, czyli na ospę świnkę i różyczkę, a także przeciwko wirusowi ospy wiecznej lub przeciwko gruźlicy w postaci szczepionki BCG. Wynika to z tego, że pacjenci w stanie osłabionej odporności Mogą nie tylko nie wytworzyć odporności indukowanej przez szczepienie, ale również wirus lub inny drobnoustrój zawarty w szczepionce, który dla zdrowej osoby jest praktycznie niegroźny, może spowodować groźną infekcję u osoby o osłabionych zdolnościach obronnych własnego układu odpornościowego. Dlatego podczas każdej kwalifikacji do szczepienia pacjent leczony azetiopryną powinien przypomnieć o tym lekarzowi, że taki lek pobiera. Na koniec wspomnę, że im dłuższa i im bardziej intensywna immunosupresja, czyli osłabienie zdolności układu immunologicznego człowieka, tym jest większe ryzyko, że pacjent może rozwinąć nowotwór, w szczególności chłoniaka, nowotwór skóry oraz nowotwór szyjki macicy. Przy czym ta sytuacja dotyczy przede wszystkim osób, które stosują azatioprynę długotrwale i zwykle wraz z innym lekiem zmniejszającym odporność. Większość pacjentów leczonych azatiopryną nie rozwija wcześniej wspomnianych nowotworów. Podsumowując, stosując azetioprynę musimy zwrócić uwagę na zasady jej prawidłowego przyjmowania, czyli co najmniej godzinę przed lub trzy godziny po posiłku lub spożyciu mleka lub innego produktu mlecznego. Dodatkowo przypomnę, że lek wymaga czasu zanim wpłynie na chorobę autoimmunologiczną, a jednocześnie jest to lek, który osłabia naturalne zdolności organizmu do ochrony przed infekcjami. Zachęcam państwa do podzielenia się nagraniem z osobami które cierpią z powodu dolegliwości reumatycznych i mogą stosować właśnie ten lek. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania kanału i do usłyszenia w następnym podcaście.